Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo opowiem Ci o pracy ratownika medycznego i cukrzycy insulinozależnej. Temat rzeka, pomimo postępów leczenia tej choroby, cukrzyca ciągle stanowi problem podczas dopuszczenia do pracy. Zaczynam oczywiście od zapytania internauty. Witam, chciałbym zapytać, co Pan, czyli ja, uważa na temat pracy jako ratownik medyczny z cukrzycą typu pierwszego. Mój brat ma 26 lat, młody człowiek i od około 2 lat choruje na tą cukrzycę. Chorobę wykryto, gdy był w trakcie studiów ratownictwo medyczne. Cały czas marzył, żeby być kierowcą karetki, kierowcą pojazdu uprzywilejowanego. Choroba, niczym wyrok, z chorobą sobie poradził. Przecież może pracować jako sam ratownik, niekoniecznie jako kierowca. Cukrzyca jest u niego pod kontrolą, radzi sobie z nią bardzo dobrze. Problemy zaczynają się właśnie, gdy dostaje ofertę pracy ratownika i ma się pojawiać, ma się pojawić u badaniach u lekarza medycyny pracy. I takie zasadnicze pytanie, dlaczego jest tak trudno dostać to zaświadczenie pozytywne lekarza medycyny pracy? Przecież ludzie z cukrzycą nie mogą siedzieć w domu. Jestem pewna, że byłby świetnym ratownikiem, na studiach był prymusem, miał najlepsze wyniki, a teraz nikt mu nie chce dać tej szansy. Bardzo jestem ciekawa Pana opinii. Z góry dziękuję za podzielenie się tą opinią ze mną, czy w sumie i z Tobą też. Pozdrawiam. Problem jest taki troszeczkę i medycznej, i niemedycznej natury. Ciągle pokutuje ta choroba, szczególnie cukrzyca insulinozależna u młodych ludzi jako w sumie taki wyrok i szczerze mówiąc wątpliwie, czy go dopuszczą, czy go kiedykolwiek dopuszczą. Przede wszystkim ta praca ratownika jest zmianowa, jest nocna, wiąże się często z wysiłkiem psychicznym i z wysiłkiem, można by powiedzieć, umysłowym, z pełną sprawnością psychofizyczną. Ten wysiłek fizyczny, ta nerwowa sytuacja, praca nocna na pewno może prowokować incydenty niedocukrzenia. Natomiast co mogę poradzić? Jeżeli ma być jakakolwiek szansa na pracę jako ratownik medyczny, od czego bym zaczął? Przede wszystkim od solidnej konsultacji diabetologicznej lekarza, który tutaj tego brata prowadzi, w której rzetelnie byłby opisany stan wyrównania tej cukrzycy, stan świadomości tego pacjenta, czy on rozumie, co się z tą cukrzycą wiąże, i oczywiście jakaś opinia ukierunkowująca lekarza medycyny pracy. Liczyłbym się w pierwszej instancji z orzeczeniem negatywnym, natomiast te wspomniane przeze mnie opinie byłyby podstawą do skutecznego, ewentualnego odwołania się do kolejnych instancji orzeczniczych, czyli zaczęlibyśmy od Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, potem wyżej instytuty. Jaki czynnik niekorzystny? Lekarze na pewno będą brać tutaj początek kariery zawodowej, jakąś możliwość przekwalifikowania się tego człowieka i w tym przypadku brak stażu pracy nie jest jakimś tam czynnikiem czy argumentem pozytywnym działającym na korzyść tej osoby. Natomiast w sumie na tym kończę, natomiast jeżeli Ty znasz jakiś podobny przypadek, chcesz go opisać czy możesz go opisać, zapraszam Cię oczywiście do komentarzy. Postęp w leczeniu cukrzycy typu pierwszego idzie na naszych oczach, są naprawdę spore. Wiele zawodów, przedtem o których cukrzycy mogli sobie o nich pomarzyć, stało się nagle dostępnych właśnie dla tych osób, które cierpią na to cywilizacyjne schorzenie. Także jeszcze raz, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Oczywiście zapraszam tutaj autopromocja, zapraszam na mój blog badania lekarza medycyny pracy.com. Znajdziesz opisy podobnych przypadków. Oczywiście jeszcze raz zapraszam Cię do skomentowania tego filmika. Oczywiście daj lajka, jak Ci się podoba, jak Ci się nie podobał, nie dawaj nic. Możesz go oczywiście też umieścić gdzieś na Facebooka, czy dać linka dalej. Z następnego maila dowiedziałem się, że w pierwszej instancji tenże pan chory na cukrzycę jedną odmowę już dostał. Lekarka wahała się,
w zasadzie no, nie było porządnego zaświadczenia od diabetologa, natomiast jak już przyniósł to zaświadczenie, dalej podtrzymała swoją decyzję. No i można tylko spuentować to, że w sumie jest to takie no, straszne szufladkowanie ludzi, nie przyglądając im się zupełnie. No i cóż mogę powiedzieć, pozostało temu choremu jedynie odwołanie do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.